A, zapomniałem. W czwartek chyba będzie 100 tysięcy do wzięcia. Jakie 100 tysięcy? No 100 tysięcy. Ale czego? Złotych. Z okazji? Z okazji konkursu. Jeżeli zdobędziesz 100 tysięcy, kupisz sobie kilka zegarków tego IR. I żebyście się nie zdziwili, to wam mówimy na zaś, że w czwartek, kiedy włączycie YouTube'a, to nasze mordy mogą wyskoczyć, kiedy chcecie oglądać na przykład filmik jakiegoś. Nie będzie żadnego problemu. Na przykład nie będzie już teraz, jak przychodzisz mówić tak: zjadłbym jakieś dobre chipsy, ale stać mi tylko na prażynki. Nie będzie wtedy żadnego problemu. Pójdziesz kupić dobre chipsy. Proszę bardzo, będziesz gdzieś jechał i będziesz wiedział, że twój 15-minutowy bilet na MPK styka. Kupisz sobie godzinny, bo nie będzie to stanowiło dla ciebie żadnego problemu. Masz kredyt na mieszkanie. To nic, płacisz go dwa razy. Nie, bo nie będzie problemu. Żadnego problemu. Problemy przestaną stanowić dla ciebie się. Aha. No, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Lekkostronniczego. Jestem Wojtek Markowicz, to jest Karol Paciorek i zaczynamy! Zaczynajmy ważnym tematem. Twoje życie się niedługo zmieni. Mózg! Mózg! Tu nie, tu. Pobiera około 10 W prądu. Czyli tyle co żarówka 10-watowa. Jak pobiera, jak nie jest podłączony do prądu? 10 wat. Dzisiaj jest dzień głosowania w Stanach, tak? Tak, proszę pana. Mitt Romney, Barack Obama. Ciekawi mnie, kto wygra. Ja jestem za Obamą. Vote for hope. Vote for hope. Vote for hope. Władek tak dobrze się wyuczył sloganu sprzed 4 lat. A Mitt Romney ma real change on day one. Vote for hope. Vote for hope. On jest taki miły. No dokładnie. To jest bardzo ważne w bycie prezydentem, żeby być miłym. Taki dorany przyjóż. Nie, to jasne, że lepiej być agresorem i najeżdżać. Ale nie mówisz, ja wolę Romneya. Mówiłem bardziej o George W. Bush. No, George W. Bush nie startuje. Nie, nie startuje, ale startował kiedyś. I wszyscy sobie myśleli, kurczę, jaki fajny kandydat. No tak, ale wiesz, na przykład tak bym ci powiedział teraz, że ty kiedyś, kiedy mamy nie było w pokoju, wkładałeś sobie rękę w majtki. A ty byś powiedział, no to tak, no ale to było kiedyś. Wiesz. Parallel computing. To jest dopiero vote for hope. Bo jak zauważyliście, od mniej więcej 6 lat komputery są tak samo szybkie, albo inaczej tak samo wolne. To jest prawda. I jak wam zareklamują w tej chwili Core 2 Duo, to mówicie wow, ale jednocześnie no nie, 6 no, lat temu. Core 2 Duo nie, no Core 2 Duo nie. No, ale no, Core i 3, to jest to samo. Tak. Dziwne, że wciąż się ludzie nabierają na to, że teraz po 6 latach mówią Core 2 Duo, jaki szybki! Komputer Acer, procesor i3, 4 giga RAM, dysk 500, 1600 zł. No, jest żart. Trafiliśmy na barierę, której nie możemy przekroczyć, chodzi o konkretnie o pobór mocy, energii. Nie możemy robić większych częstotliwości procesora, bo się nie da. Nie jestem inżynierem, ale mówię wam, że się nie da. A jak ja wam mówię, że się nie da, znaczy, że się nie da. I jest firma Adaptiva, która wymyśliła coś takiego jak Parallel Computing. Parallel Computing polega na tym, że robicie Parallel i jest Telecomputing. I wtedy można uzyskać moce obliczeniowe do 45 GHz. Zebrali 900 tysięcy dolarów na swój projekt od Kickstarter.com, to jest taki serwis, gdzie możecie dorzucić swoje 3 grosze, każdy z was i razem zebrali 900 tysięcy dolarów. I zebrają ludzi, którzy dają kasę na to i też zbierają ludzi, którzy będą chcieli pisać oprogramowanie na to. I tych drugich nie ma. I jest 2000. Jest 2000 deweloperów pokroju jestem informatykiem, potrafię napisać kalkulator na wasz system. Pamiętacie odcinek, jak mówiłem, że Karol jest bardzo sceptycznym człowiekiem? Karol tak samo sceptycznie podchodzi do tego i przekonajmy go, że czekajcie, to może najpierw zobaczcie, jak wygląda prototyp tego kompa. Bo to jest pan prototyp. Pan obiecuje, że to będzie rozmiarów karty kredytowej. Bo to jest prototyp. Nie no, super. W sensie, nie no, absolutnie. To jest prototyp. I powiem ci szczerze, nawet wygląda jak prototyp. Przekonajmy Karola, że z takimi możliwościami możemy osiągnąć dużo więcej. Bo ten komputer ma osiągać do 47? 5 gigaherców. Możemy pociągnąć cywilizację do przodu. Tylko żebyśmy nie stali w miejscu z tym Core 2 Duo. Absolutnie. Bo wszyscy mają już dość Core 2 Duo. Pomyślcie sobie o tym, że w MediaMarkcie mogą nagle być reklamy Acer. Złóż go sam. 25 gigaherców. Dużo szybsze komputery, dużo większe możliwości. Ludzie cały czas tak samo głupi, ale te dużo szybsze komputery sprawią, że te głupoty będą robić szybciej. I super, że jest. I super, że jest, będzie mega tań, koło 100 dolarów za sztukę. Super, 45 GHz, super. Tylko co ja sobie na tym postawię? No, Linuxa na przykład. Tam na Linuxa. Widziałem Linuxa, nawet tego takiego najbardziej dla ludzi, czyli Ubuntu. Nie da się tego używać, w sensie nic nie działa. Dla normalnego człowieka, który nie potrafi kodować, nie potrafi zmienić linijki kodu, bo się cały system wywraca. Wzywam w tej chwili wszystkich Linuxowców do komentowania tego odcinka. Linuxowcy. Pokażcie Karolowi, że się myli. Napiszcie mu: gówno wiesz, Karol! Gówno wiesz! Patrz, jaki tu mam link dla ciebie. Bam, jakiś link, a tam będzie review of latest Mandrake
Distribution of Ubuntu. Najnowsza. Dezaktualizuje się po dwóch dniach. Firma Adobe nie sądzę, żeby się pchała z rozwojem swoich flagowych produktów, no bo jeżeli masz zajebistą moc obliczeniową, to znaczy, że możesz używać na tym zajebistych programów typu, nie wiem, 3D Studio, AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, Final Cut, Premiere. Coś, co wymaga potężnej mocy obliczeniowej. No bo co potrzeba? Przeglądarka? Mail? Nie, do tego ci wystarczy Core 2 Duo. Ja uważam, że trzeba dać temu projektowi trochę czasu. Ale trzeba. Dobra, kończmy odcinek. Nie! Nie mogę z tobą. Kurwa, ale coś, co nie powiem, to odwracasz to w ironię. Nie! Ale trzeba, wódeczku. Trzeba, naprawdę trzeba. Nie, ja ci teraz poważnie przyznałem rację. Trzeba. Ale nie mogę już. No nie, no powiedz, no, To ja dokończę, tylko że trzeba chyba dać troszkę czasu. Niech się znajdą. To jest tak jak z Androidem. Na początku też mówili, zrobimy system Android. Też nie było deweloperów. Znaleźli się, zrobili, jest super. Chodźmy. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. Ale no, oni napiszą. Niech napiszą. Niech napiszą. Niech się zjedzą. Pa. Pa. Mam nadzieję, że będziecie. Jadł. Lekko. Stronniczy.